Spółka Przewozy Regionalne uruchomiła punkt informacji bezpośredniej z klientem w związku z dzisiejszym strajkiem, który jest generalny na kolei, zorganizowany przez związki zawodowe naszej spółki. Jest pewien zgiełk komunikacyjny i po to tu jesteśmy, aby wspomóc naszego klienta, który zakupił bilet na spółkę Przewozy Regionalne, aby mógł dojechać do stacji, którą sobie obrał. Jesteśmy tu po to, aby udzielić mu informacji, bo w dniu dzisiejszym mamy porozumienie między naszą spółką a spółką Intercity, że w pociągach TLK spółki Intercity są honorowane bilety spółki Przewozy Regionalne, gdzie podróżny odmówi przejazdu spółką Intercity, bo połączenie nie będzie mu odpowiadało, wtedy my również mamy możliwość opisania takiego biletu o niewykorzystaniu z powodu strajku i podróżny w pełnej kwocie wartości otrzyma zwrot w kasie biletowej bez żadnych potrąceń.